Cześć, ja jestem Rawczyc i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kontynuujemy naszą serię Tibia Podstawy. Dzisiejszy odcinek pewnie dla bardziej zaawansowanych graczy jest czymś normalnym, ale dla nowicjuszy i początkujących graczy jest to temat rzeka. Dziś porozmawiamy o błogosławieństwach i o śmierci. Pewnie każdy z Was odrodził się chociaż raz w świątyni. Chwila nieuwagi, kick, brawura, chęć spróbowania pokonania mocniejszego potwora, a czasem po prostu bardzo prosty błąd, że polegliśmy, zabrakło nam tego życia, czasem mikstur lub po prostu randomowe PK nam wjechało i nie mieliśmy najmniejszych szans. Ale nic się nie dzieje, gra się toczy dalej, odradzamy się, mamy nieskończoną ilość żyć w grze, aczkolwiek każda śmierć ponosi ze sobą jakąś konsekwencję. Przede wszystkim, jeśli nie mamy błogosławieństw ani Amulet of Loss, to tracimy za każdym razem na 100% plecak, czyli każdy kontener, który nosimy razem z zawartością. Często w tym plecaku mamy sobocy, bardzo dużo złota, lota, którego zbieraliśmy przez całego hunta i to boli. A co za tym idzie, jeszcze mamy 10% szans, że stracimy dowolną część ekwipunku, także jeśli mamy pecha, to możemy stracić jeszcze boss of hasę, jakiś fajny armor, miecz czy tarczę. Także ta sytuacja wygląda nie najfajniej, ale mimo tego to nie koniec. Co śmierć tracimy również cenne punkty doświadczenia. Poniżej, jeśli pamięć mi nie myli, 25 poziomu, to tracimy po prostu 10% całego doświadczenia. Od 25 poziomu do 50 te procenty powolutku nam sobie rosną, a od 50 poziomu tracimy równo jeden poziom, czyli jeśli polegniemy na 50 poziomie, to odradzamy się w świątyni, jeśli nie mamy oczywiście żadnych blessów z poziomem 49. I tak tych punktów doświadczenia tracimy coraz więcej, że jeśli padniemy na 100 poziomie, to odradzamy się z poziomem 98,5. A jeśli polegliśmy na poziomie 150, to odradzamy się z poziomem 148. Dlatego te blessy są naprawdę bardzo ważne, wręcz bym powiedział obowiązkowe. Tutaj spójrzcie na mojej postaci. Mimo że mam 57 poziom, to mam Amulet of Loss, bo całkiem niedawno przez po prostu moją pomyłkę na Ancient Skarabach się wyrąbałem, ale patrząc na mój ekwipunek, to nie fajnie byłoby znów polec i po prostu stracić przykładowo te scyzoryki. No naprawdę, mnie by to chociaż no troszeczkę by zabolało, a że streamujemy, no to często ludzie widząc taką okazję, chcą zrobić komuś psikusa i po prostu w delikatny sposób bardzo łatwo się obłowić. W Tibi mamy 7 blessów. Jeśli mamy wykupione chociaż 5, to nie ma żadnych szans, żebyśmy stracili ekwipunek. Plus do tego, logicznie mówiąc, tracimy również mniej doświadczenia podczas śmierci, jeśli mamy wykupione wszystkie blessy. Blessy możemy wykupić u sprzedawców rozstawionych po całej mapie Tibi lub używając charmów. Za chwilę się przeloguję i Wam je pokażę. Ile człowiek się naszukał, żeby znaleźć te charmy? Ma tyle postaci, ale znalazłem. Tak wyglądają te czarmy. Każdy bless ma swoją nazwę. Każdego czarmu można zdobyć z gaza. Kiedyś, kilka lat temu, każdego czarma można było kupić średnio maksymalnie za 20 tysięcy golda. Aktualnie spójrz się na średnie ceny. 68k, 66, 46, 22k. Nie wiem, czy znerfili tego stwora i po prostu te czarmy lecą rzadziej, czy po prostu ludzie zaczęli się bardziej szanować. Nie mam pojęcia. Kiedyś tych czarmów miałem naprawdę bardzo dużo. Dawno temu, prawdopodobnie 2-3 lata temu, jak streamowałem, to zawsze miałem po 5 czarmów każdego rodzaju, żebym po prostu nie tracił czasu na szukanie i bieganie za blessami. Oczywiście wszystkie blessy również możemy kupić za jednym zamachem, mając wykonanego inquesta na 100 poziomie. Niestety te blessy, automatycznie kupując u tego jednego sprzedawcy, są droższe o 10%. A skoro mówimy o cenach, bo chyba o tym nie wspominałem, najwyżej wytnę, albo nic nie będę wycinał. Do 30 poziomu każde błogosławieństwo kosztuje
2000 golda. Mówimy o pierwszych 5 podstawowych, bo na nich na razie się skupimy, a później na koniec dodam Wam kilka informacji o ostatnich 2, które zostały całkiem niedawno dodane, aczkolwiek warto je wykupywać, bo będziemy tracić jeszcze mniej doświadczenia. Plus do tego nie pamiętam, czy dodałem w poradniku o promocji, że posiadając promocję tracimy automatycznie, raczej nie tracimy podczas śmierci o 30% mniej doświadczenia, czyli całkiem to fajnie wygląda. Także co do cen, 2000 golda do 30 poziomu, później z każdym poziomem wzrasta o 200 GP cena jednego błogosławieństwa, aż dochodzimy do ceny maksymalnej na 120 poziomie. Maksymalnie 20 tysięcy golda za blessy, czyli 100 tysięcy złota za podstawowe 5 blessów. Całkiem sporo pieniążków, dlatego zawsze warto robić loty, mieć trochę gotówki przy sobie, bo nigdy nic nie wiadomo. A jeśli nawet tej gotówki nie mamy aż tak dużej, to odłożyć sobie te 50k i kupić na Eroma Amulet of Loss. Także kochani, zaczynamy bieganinę za blessami. W Thais pierwszego blessa będziemy kupywać. Oczywiście cały odcinek, gdzie biegniemy i tak dalej, będzie po prostu w trybie speedrun. Nie będę nic mówił, po prostu będziemy lecieć przed siebie na łeb, na szyję, bo tam szczerze, co ja tam mogę dodawać, co ja tam mogę mówić, to nic, po prostu będziemy zwalniać przy kapłanie, sprzedawcy i po prostu będę tam pisał wam, raczej będę wam mówił, co musicie napisać w grze, żebyście otrzymali to błogosławieństwo. Mam nadzieję, że pomogę wielu graczom i że wszystko mówię w miarę zrozumiale. Także kochani, zaczynamy. Jesteśmy w Thais i lecimy do Norfa. Jesteśmy u Norfa na miejscu, pytamy się o shielding. Hi. Shielding. Czy chcemy kupić to błogosławieństwo za 7400 golda? Oczywiście, że tak jest. I w ten oto sposób kupiliśmy nasze pierwsze błogosławieństwo. Teleportujmy się teraz do Karlin. Jesteśmy w Karlin i udajemy się na północ do Humphreya. U Humphreya pytamy o Embrace. Błogosławieństwo wykupione. Teraz prosto spod Karlin lecimy na wieżę słoneczną nieopodal Abedendriel. To miejsce nie powinno być obce dla ludzi, którzy walczyli i zdobywali diapasona w tym miejscu. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, no to wejdźcie sobie w poradnik zarabianie diapason i jak można u Edali zdobyć bardzo fajny przedmiot, no i troszkę warty. Dlatego teraz piszemy hi, sans i yes. Mamy wykupione kolejne błogosławieństwo. Teraz pobiegniemy sobie na statek, polecimy na Eremo, następnie Kazardon, a dalej zobaczymy.
Teraz lecimy na Edron. Następnie z Edron na Kormaje. A z Kormaje na Eremo. Jest, jesteśmy u szanownego Eremo, u którego możemy również kupić Amulet of Loss. Jeśli macie więcej gotówki, to sobie kupcie go zawczasu, czemu by nie? Następnie bierzemy High. Wisdom. I jest. Kupiliśmy nasze czwarte błogosławieństwo. Jeśli chcecie sprawdzić dostępne błogosławieństwa, najprostszym sposobem jest po prostu kliknięcie tutaj w tym oto miejscu. Chyba widać. Przy hełmie. I widzimy. Raz, dwa, trzy, cztery kupione. Resztę możemy dokupić sobie za Tibia Coiny, jeśli nie szkoda nam realnych pieniążków. Oczywiście nie musicie biegać również za Tibia Coiny. Za 130 lub 140 Tibia Coin możecie kupić sobie wszystkie blessy. No ja generalnie nie polecam. Ale jeśli ktoś ma więcej hajsu, no to czemu by nie? Wróciliśmy na Kormaje. Teraz jak najszybciej biegniemy na parowiec, którym popłyniemy parowcem. No popłyniemy do Kazardon, a tam pewnie trochę pobłądzimy, bo Kazo ja naprawdę bardzo słabo znam i zawsze tam błądzę, nie wiem którędy biegać, ale w Kazo kupujemy piątego blessa, następnie polecimy na Port Hope kupić kolejnego blessa, a następnie na Sfargrond, akurat na Sfar moją postacią nie popłynę, raczej na Sfar mogę popłynąć, ale na te wysepki, gdzie musimy kupić to błogosławieństwo, to niestety nie popłyniemy, bo ja nie mam zaczętego questa, więc no ciężko by było, dlatego się przyloguję na inną postać i tam po prostu kupimy tego siódmego blessa. Teraz pobłądźmy, włączę kamerę w sumie, po co macie na mnie patrzeć. Dotarliśmy do Kavila, zapytajmy go o Spark. No i to nie jest koniec, kupiliśmy dopiero pierwszą część błogosławieństwa. Biegniemy teraz po drugą. Niskopoziomowe postacie niech uważają na te płomienie ognia. I u Pydara pytamy o to samo. Spark. Yeah. Udało nam się zdobyć 5 błogosławieństw. Teraz jak najszybciej teleportujemy się na Port Hope. Jesteśmy w Port Hope. Jak najszybciej biegniemy do Gina o imieniu Kaiz, który sprzeda nam kolejne błogosławieństwo. Te błogosławieństwo nazywa się Blood of the Mountain. Jest to rzecz, no może nie tak obowiązkowa, bo już mamy 5 błogosławieństw i tak naprawdę nie potrzebujemy już żadnego, no bo co najważniejsze, nie stracimy ekwipunku. To jest no mega, po prostu mega. O właśnie, śmiało już mogę Ola sobie zrzucić, położyć. Jeszcze dla pewności 2, 4, 5. 5 błogosławieństw jest kupionych. Biegniemy do kolejnego miejsca. Biegniemy pierw na miasto Małpiszonów.
miasto mało piszonów, na tym poziomie sobie na luzie damy radę. Oczywiście jakbyśmy biegli tam na poziomie 20 i tak dalej, no to raczej zapytajcie bardziej doświadczonego kolegę z wyższym poziomem doświadczenia, czy by wam nie pomógł tam dobiec, no bo po prostu może być wam tam najnormalniej ciężko, same Karm Hile mogą wam sprawić niemały problem, no bo wiecie, one was paralizują, małpa dobiegnie, jakiś gorl was weźmie za szyję, zacznie dusić i tak dalej. Ja już popłynąłem wyobraźnią tibijską, jak to by się działo, a tak naprawdę po prostu byśmy dostali oklep i szybki powrót do świątyni i w ten oto sposób musielibyśmy po prostu powtarzać te wszystkie punkty, które zrobiliśmy po drodze od początku. Dlatego biegniemy. Bardzo fajnie, że te właśnie nowe błogosławieństwa nam wyszły. I temy do tych błogosławieństw, nie chcę was kłamać, ale jakiś czas temu, jak spoglądałem, bo również są czarmy, tylko pod inną nazwą. Dowiem się, dopiszę najwyżej w komentarzu, no bo aż tak dobrze się nie przygotowałem na ten odcinek. W sumie prawie się nie przygotowywałem, tylko po prostu mówię z pamięci, bo już tyle razy blessy kupywałem w życiu, że no tutaj nie ma do czego się przygotowywać, po prostu się to wie. I do co za tym idzie, że właśnie te przedmioty są na tyle drogie, bo chyba one kosztują średnio po 250 tysięcy K, że po prostu na te itemy stać, no nie wiem, no najbardziej zamożnych, bardzo wysokie poziomy, bo 250 tysięcy to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, jak na profesję paladyna to jest naprawdę full na strzały, spiry, na ekwipunek, poty, czy nawet na trenienie, to jest naprawdę mega, mega dużo pieniędzy. Ja na pewno bym się nie skusił na to, na te właśnie przedmioty do tych błogosławieństw, nie dlatego, że jestem żył, ale po prostu uważam, że na tym warto byłoby zaoszczędzić, po prostu szkoda hajsu. Jak ktoś nawet gra na Tibia Coinach, to te 25 Tibia Coinów niby to by kosztowało, ale no po co, można po prostu wydać na fajniejsze przedmioty, po prostu na zwykłego golda i się bujać, że jesteś zarobasem kibijskim. Dobra, my powoli dobiegamy do tego oto miejsca, jak widzicie, no tych małp jest naprawdę bardzo dużo, no bo w aktualnych czasach kibijskich niestety albo stety, no są plusy i minusy tego, że ludzie po prostu już teraz nie siedzą na tych małpach. No i pewno największym plusem jest to, że jeśli byście chcieli sobie poprofitować na tym miejscu, właśnie teraz wpadłem na taki zajebisty pomysł, że warto byłoby nagrać właśnie odcineczek z tej oto miejscówki, to po prostu bylibyście sami i byłoby profitando na maksa. Na maksa, a sami wiecie, to przedmioty wylatujące z małp są naprawdę w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo drogie, no bo nie ma botów, a skoro nie ma botów, to ajajaj, sam trapo załapałem. Teraz już sam sobie tutaj poszukam, bo to gdzieś mniej więcej, o tutaj w tym oto miejscu schodzimy. Wow, zaciął mi się scyzorek. W tym oto momencie jest Kajs. Piszemy hello, hello man, hi. Hi blood. I jest. Czy chcemy kupić te błogosławieństwo za 9620 golda? Czyli możecie zauważyć, że ten bless jest po prostu droższy. Jest i kupiliśmy kolejnego naszego blessa. Spójrzcie, został nam tylko jeden. Teraz się relogniemy na Wacieja i Wacieiem polecimy jak najszybciej na Svargrond i tam kupimy tego piątego blessa, bo szczerze, ja tutaj nie mam żadnych questów, także do zobaczyska z Svargrond. Dobra, jesteśmy w Svargrond, lecimy jak najszybciej do Budela, który musi nam pomóc przepłynąć chyba na Barbarian Camp. Kurczę, aż wstyd. Nie pamiętam, ale spróbujemy, pobawimy się, kurczę, czemu by nie. Lecimy po ostatniego blessa. High passage. Barbarian Camp. Hop, dokładnie tak, na Barbarian Camp, następnie udajemy się w to oto miejsce. Musimy przejść przez lodowiec i później na południe, jeśli macie wgrane gotowe mapy, to ten punkcik będzie oczywiście pokazany na tej mapce.
Jak ja dawno Waciejem nie grałem, a czy ja Waciejem w ogóle mam kupione blessy? Mam kupione, ale którego ja nie mam kupionego? Heart of the Mountain. No właśnie, nie mam tego kupionego blessa, więc fantastycznie. Pod tym względem bardzo dobrze, że w sumie tą postacią wybraliśmy się w to oto miejsce, no bo będę miał komplet blessów i będę mógł po prostu padać spokojnie. Będę mógł leżeć i kwiczyć na streamach, aczkolwiek nie mam w ogóle teraz ochoty na grę Edem, dlatego że po prostu jest ona bardzo kosztowna, a paladynem można mieć milion golda w kieszeni i grać, a Edem no niekoniecznie jeszcze, patrząc na mój styl grania, to jest chwila, moment i nie ma pieniążków, także powoli zbliżamy się do Nobada, jeśli pamięć mnie nie myli, że tak właśnie ten NPC się nazywa. Potrzebujemy również czar Levitations, czyli musimy po prostu umieć lewitować. I udało nam się, piszemy hi. Hi Heart. No i za 26 tysięcy golda kupujemy. Nie patrzcie na cenę, bo jeśli macie oczywiście niższy poziom, to ta cena jest o wiele mniejsza.